3 punktów przewagi nad trzecim Gryfem Słupsk. Gryfem, który w tym sezonie jest na prowadzeniu. I 17 to Błażej Troka, numer 18 to Krzysztof Cysewski, 21 Patryk Berti, numer 12 Sebastian Wojtowicz, dwójka to Mateusz Górka, czwórka Sebastian Gwóźdź. W tym momencie rozpoczynamy mecz tej 17 kolejki. Red Devils Chojnice. No i teraz akcja Wesołowskiego. Rozpędza się kapitan Gromu. Jest już w polu karnym. Wesołowski! Indywidualna akcja kończy się trafieniem. Robert Wesołowski. 32 minuta. Grom wychodzi na prowadzenie. Bert Cieszyński i Tuzinowski. Natomiast gospodarze w bramce Wojtowicz, dalej Górka, Gwóźdź, Piotrowski, Wesołowski, Lepczak, Grabowski, Błażek, Dałkrzys, Mońka oraz Zieliński. Wesołowski podąża za nim Cysewski, Wesołowski, jest zagranie, Grabowski ładnie się obrócił z piłką, Grabowski, zwód i 2-0. Ależ pięknie zachował się Tomasz Grabowski, poradził sobie z obroną rywali, no i zdobywa bramkę w 54 minucie. Machalewski, no odwrócił się dopiero teraz Tuzinowski, nieporozumienie między stoperami, Grabowski, 3-0, ponownie wykorzystana sytuacja przez Grabowskiego, 57 minuta, no i poradził z nim sobie, ale tylko na chwilę, Ackermann, Grabowski, no i mamy samobójcze trafienie. Samobójcza bramka, numer 21, Patryk Bert. W 62 minucie Grom miał nie zdobyć, zwłaszcza, że kolejny atak Wesołowskiego, zagranie do środka. Piotrowski, 5-0, ależ tam się rozochocili zawodnicy. Cudowne trafienie na 5-0 w 63 minucie, by nie przerywać gry. No i chyba nie ma spalonego. Kontynuują akcję gospodarze i druga bramka Mateusza Gruszewskiego. 6-0, 75 minuta. Urwał się Gruszewski, zawodnika, który także był związany z chojnickim futsalem. No i kolejna szansa na podwyższenie wyniku. To jest pogrom. 7-0. W bardzo prosty sposób zdobywają te bramki gospodarze. W Lipuszanom to nie wchodzi nawet w takiej sytuacji. Myślę, że gdyby była to sytuacja w drugą stronę, to zapewne byłaby to bramka, ale i tak udaje się strzelić ostatecznie Błażej Troka w doliczonym czasie gry. Zdobywa honorowe trafienia, więc to zero znika z tablicy. Z tego nie cieszyli, ale przy takim wyniku zupełnie to nie dziwi. Był to ostatni akcent tego spotkania. Grom Nowy Staw wygrywa z Wdą Lipusz w tej 17 kolejce aż 7-1. Wszystko rozpoczął nam Robert Wesołowski. Do przerwy było, proszę sobie wyobrazić, tylko 1-0, a potem zaczęło się strzelanie. 2 trafienia Grabowskiego, trafienie Świątka, 2 trafienia Gruszewskiego, a więc rezerwowych.